Szlak wiatraczny to propozycja dla każdego, kto wybiera się do Wielkopolski, która jeszcze 200 lat temu była zagłębiem młynarstwa w Europie. Drewniane olbrzymy świadczące o dawnej potędze ekonomicznej Polski można podziwiać przy okazji zwiedzania innych obiektów lub poświęcić czas tylko im. Na szlaku czekają na nas wiatraki dobrze zachowane i te, które nadgryzł już ząb czasu. Wybudowane w niewielkich grupach lub stojące samotnie. Sąsiadujące z budynkami mieszkalnymi i znajdujące się w szczerym polu. Szlak można przemierzyć samochodem, na przykład podczas weekendu, ale dobra infrastruktura ścieżek rowerowych również pozwala dotrzeć do większości obiektów w spokojniejszym tempie. Także planowanie zwiedzania pozostawia sporo swobody. Można pokusić się o odwiedzenie wszystkich wiatraków zaznaczonych na szlaku lub wybrać tylko kilka z nich. Podczas przemierzania okolicy i tak jest spora szansa na to, że natkniemy się na wiatrak, który nie został zaznaczony na mapie. Z działających niegdyś w Polsce 20 tysięcy wiatraków, aż 14,5 tysiąca znajdowało się tu, w Wielkopolsce, a obecnie zachowało się już tylko kilkadziesiąt. Dlatego warto zatrzymać się i choć trochę poznać młynarskie tradycje, które nieuchronnie odchodzą w zapomnienie. Do zobaczenia na szlaku!